Witajcie kochani, grupa spacyjna NS Kazan wita, oczywiście ja przed kamerą, czyli Kazan, po długiej nieobecności, wiadomo z jakich względów, ale jestem już, więc pokażę Państwu obiekt taki historyczny troszeczkę, gdzie odbywały się kiedyś właśnie w tej hali za mną targi katowickie, które zostały założone w 1992 roku. Te targi międzynarodowe katowickie powstały na terenach wystawienniczych dawnego ośrodka postępu technicznego. I taką historię dowiem Państwu za chwilkę. Najpierw pokażę Państwu, jak wygląda hala z zewnątrz, wewnątrz. I podobno gdzieś tutaj jeszcze jest pomnik. I jak będzie pomnik, opowiem Państwu, znajdę ten pomnik, opowiem Państwu właśnie tą krótką historię. I jestem zadowolony, że zaś mogę dla Państwa działać. Kochani, znajdujemy się teraz właśnie w jednym z pawilonów, gdzie były właśnie te targi gołębi międzynarodowe. I to jest jeden pawilon, który został ocalony, ponieważ tamte pozostałe zostały zrównane z ziemią. Trochę historii Państwu powiem później, natomiast zobaczcie, jak to wszystko tu wygląda. Pozostało się po kasie biletowej, czyli kiedyś była kasa biletowa właśnie w takich budach właśnie takich do spania, jak kiedyś karuzele miały. Oraz zobaczcie sobie druga kasa. Jakiś wózek, gdzie są jakieś skrzynki. Generalnie oczywiście wszędzie grasuje tutaj grafiki, jak zwykle, na każdym takim obiekcie. No ale już też tutaj widać, proszę Państwa, że się zawala powoli. Trzeba też uważnie stąpać tutaj, patrzeć, żeby nie spadło nic na głowę. A generalnie czysto, spokój, więc pokażę Państwu, jak to tutaj właśnie teraz wygląda. Ta cała hala jedna ocalała. Ja oczywiście zdjęcia robię. Tutaj nic nie zostało, napis tylko kasa. Szafka, jakieś kubły na śmieci. Starodawne jeszcze, bo kiedyś takie były, teraz są wcześniejsze. Może widać, że nowe, więc to tutaj musi się też opiekować tą halą. Od czasu do czasu musi też tutaj przyjeżdżać. To mogły być jakieś te od nagrzewnicy silnik albo od klimatyzacji. Przejdziemy sobie w drugą stronę. I kolejna kasa. Chyba kasa. Kolejna niespodzianka. Trzeba uważać pod nosem, żeby nie spaść. Redaktory prawotwórcze. A my jeszcze, proszę Państwa, na koniec musimy znaleźć pomnik, bo gdzieś to jest podobno pomnik. Ofiar właśnie zabitych przez tą tragedię, co się tutaj wydarzyło.
Nie do uwierzenia jest to, że ja stoję tutaj w tej hali w środku. Pęknie też życie, bo mnie trochę w szpitalu podratowali. A stoję w tej hali, co tragedia się wydarzyła 16 lat temu. 16 lat temu tutaj była wielka tragedia, gdzie dużo osób zginęło różnych narodowości. A ja tu przyjechałem teraz pierwszy raz po tej tragedii zwiedzić to miejsce. Nie wiedziałem, że to miejsce jest, nie jest tak daleko od Katowic centrum. A przejeżdżałem kiedyś tędy kilkanaście razy dziennie nawet. Pokażę Państwu jeszcze tutaj kawałeczek. Później pójdziemy, zwiedzimy, zobaczymy, czy jest ten pomnik. Opowiem troszeczkę historii. No i będzie koniec materiału. No tak, bo generalnie ten pawilon już nam się tutaj kończy. A tak jak wspomniał Maciej, jest to jedyny ocalały pawilon, który też już widzimy, że przez czas jest mocno nadszarpnięty. Pokażę Wam jeszcze w tamtą stronę. Tak wygląda po 16 latach ta hala. Kochani, byłem zobaczyć tutaj, co się kryje na tym tutaj w placyku. Ale to już zaraz sami zobaczycie. Nic nie zdradzę. No to musiał być jakiś taras, podejrzewam. No, powiem Wam, widoki sztos. Tutaj ten pawilon otoczony roślinnością. Taka ciekawostka, że tutaj właśnie co roku kilkadziesiąt imprez targowych o charakterze branżowym były organizowane właśnie w tym miejscu tutaj za mną. W targach brało udział kilka tysięcy firm z całego świata. Międzynarodowe targi katowickie obejmowały kilkadziesiąt, a nawet kilkanaście pawilonów oraz ogromne otwarte powierzchnie ekspozycyjne usytuowane na terenach ówczesnego województwa śląskiego, czyli tutaj naszego wojewódzkiego parku kultury i wypoczynku. Zejdziemy sobie, proszę Państwa, teraz na dół, przejdziemy sobie kawałek tam, poszukamy tego pomnika i przy pomniku jeszcze powiem kilka ciekawostek. Kochani, kolejnym tutaj takim ciekawym miejscem, gdzie się znajduję, jak zeszłam sobie z góry, to jestem teraz przy magazynach od tych hal. One są oczywiście zamknięte, ale widać, że już też ktoś powoli tutaj robi czystkę w tych magazynach i się będzie pozbywać różnego rodzaju śmieci. No nic, a my sobie eksplorujemy dalej, oglądając to, co zostało po niezwykle ogromnych, dawnych targach katowickich. Targi to także możliwość zjedzenia sobie jakiegoś posiłku, bo takie targi czasami trwały naprawdę całe dnie. Więc tutaj znajdujemy się przy dawnej restauracji targowej. Kochani, kolejną taką ciekawostką to jest tutaj za mną plan sytuacyjny Międzynarodowych Targów Katowickich, gdzie teraz na dzisiejszy dzień już ich nie ma po prostu. I zobaczcie tutaj tereny po dawnych halach. Te, które zawaliły się całkowicie i po których praktycznie nie ma już śladu. Natomiast tam to właśnie ruiny tej jednej z hal, pawilonu, który odwiedziliśmy. Kochani, jednak znaleźliśmy ten pomnik. Znajduje się tutaj właśnie za mną, z tyłu.
pomnik poświęcony ofiar katastrofy budowlanej. I na tym pomniku, jak widać, są wypisani wszyscy ci, co tu zginęli. Więc teraz powiem trochę historii, że 28 stycznia 2006 roku, gdy odbywała się właśnie wystawa gołębi pocztowych, zawalił się dach największego z pawilonów handlowych. W czasie katastrofy w hali znajdowało się około 700 osób, zwiedzających i wystawców. W jej wyniku zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych znalazło się 10 cudzoziemców. Była to największa tego typu katastrofa budowlana we współczesnych dziełach Polski. Pod koniec roku 2011 MTK złożyły do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Napis pamięci ofiar katastrofy budowlanej. I kolejne doczepione gołębie. Tutaj w miejscu, gdzie stoi pomnik, za nim ten rozległy plac, to jest miejsce, gdzie stał właśnie ten największy pawilon handlowy, który się zawalił na skutek zalegającego śniegu na dachu. Więc to by było na tyle. Jeżeli się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie jakiś komentarz, subskrypcję, sobie można zrobić oczywiście, żeby być na bieżąco z naszymi filmami nowymi. Jeżeli jesteś nowy, to zachęcam do pozostałych naszych filmów, do obejrzenia. Partnerów na końcowej planszy oczywiście pozdrawiamy serdecznie. I życzymy im również udanych materiałów. A my już kończymy ten materiał. Pozdrawiam serdecznie. I do następnego materiału. Kazan. I Broda. Trzymajcie się ciepło.